Siemano! Dzisiaj elektryka przy KTM-ie. Zapraszam! Front robót mniej więcej już przygotowany. Puszczam sobie tutaj, robię huba, którym wyjdę do naszego schowka na rękawiczki. I w nim będę miał wszystkie bezpieczniki, tak jak razem z tymi oryginalnymi. Żeby to zrobić, pierwsze co, główny kabel to jest 2 x 1,5 mm kwadrat i ja tutaj się przepuściłem, to sobie oczywiście jeszcze pospinam aż do akumulatora, już masę przykręciłem, także dodatkowo jeszcze coś, co mnie irytuje, proszę bardzo, takie oto złącze, ono tu będzie w tym plastiku po prostu wystawało. No, gniazdo. Tutaj mam 2 USB, ale wrócę do oryginalnego 12 V tutaj w tym miejscu. Także będę się wpinał. To też gniazdo sobie gdzieś muszę wypuścić. No i cóż, na razie robimy elektrykę. Wygląda mój front robót, czyli wszystko to, co jest mi potrzebne. Będę oczywiście ukrywał kable. O, przekaźniczek jeden, tutaj są gniazda bezpieczników, a całość puszczę sobie o taką hermetyczną wtyczką, żeby móc to spokojnie rozpinać, spinać według potrzeb. Mam też takie przejścióweczki, żeby dojść do przekaźnika i dać mu sygnał: ej byku, mamy prąd, mamy zapłon, jedziemy. No i oczywiście gniazdo przekaźnika. No i tyle. Dosyć prosto. I na koniec będę jeszcze montował światła dodatkowe, które mam w pudełeczku. Także nie przejmujemy się, to wygląda jak wygląda, z zapasami oczywiście robię odpowiednimi, bo ja to sobie potem pospinam tutaj ładnie, tak żeby to wyglądało jakoś po ludzku, na razie jest roboczo. Także działamy. Drugi dzień zmagań z elektryką, w zasadzie to trzeci, bo drugi z elektryką, bo tutaj składałem uchwyt na Navi. Sytuacja wygląda w ten sposób. Mam już poprzeciągane kabelki, to jest główne zasilanie. Tutaj już jest w miarę ułożony, jeszcze go będę spinał, główny kabel zasilający, to jest dokładnie ten. Tutaj mam gniazdo do mojego Givi, będę to przycinał i ucinał. Także tu już jest ok. I duża zmiana. Widzicie, jestem już przygotowany w nowy moduł zasilania. O, proszę bardzo, już kabelki mam poprzycinane i tak dalej. Tu już jest wszystko w porządku. Wiem, co jest co. I ten moduł będę montował o tu, do schowka. Tu już mam dziurki, otworki w sensie porobione. Także teraz montuję to w ten sposób. Potem będę... O, no i dokładnie tak to będzie wyglądało. Tutaj przez ten otworek przepuszczę wszystkie kable. Tak, tutaj te dwa oczywiście przykręcę. Następnie je zaizoluję klejem na gorąco. Albo nie wiem, jeszcze jakąś masą. I tutaj na koniec tego idzie taka hermetyczna złączka, którą to wypuszczę sobie w tym miejscu. O, tak żeby móc to odpinać i grzebać dalej. Także jedziemy.
aktualizacja. Sytuacja wygląda w ten sposób, że zrobiłem już tutaj w schoweczku skrzynkę z bezpiecznikami, tak, czyli mamy bezpiecznik główny na cały prąd 40 amperów, bo przekaźnik jest 40 amperowy. Mam 30 amperów na światełka, trochę za dużo, ale niech będzie, taki był oryginalnie, i po 10 amperów na prądy dodatkowe. Bo o tę całość zepnę tą oto wtyczką hermetyczną. No i tutaj wygląda to tak. Tu już mam ACC2, proszę bardzo. Tu jest prąd po włączeniu zapłonu. Także to rozpiąłem. Ja mam tutaj przypięte oryginalne grzane manetki i nie mam zamiaru tego zmieniać. To jeszcze muszę ładnie gdzieś tam pochować. W każdym razie masa zostaje masą. A to może pokażę. Bo plus podłączyłem taką oto złączką. Jest taka przejściówka, taki rozgałęziacz na 3. Tak, czyli mamy dalej podłączone normalnie. Duży pobór mam podłączony normalnie, a do tego jakby złodziejką się wpiąłem tutaj przewodem sterującym tak naprawdę, tylko przekaźnik. No i w tym oto miejscu, tak jak mówiłem, jest jeszcze bałagan, ale będzie ładny. Masy puszczam wago, postaram się zamknąć również szczelnie. No i tutaj mamy tą szczelną wtyczkę. Zostało jeszcze jedno miejsce na światełka, do których dodatkowych, do których jeszcze nie pociągnąłem instalacji. To jeszcze trzeba troszkę ładniej porobić. Tutaj mam kabelek do USB. O, do tego. Tak to będzie mniej więcej w ten sposób. No oczywiście środkiem. No i tu mam oryginalne złącze Givi do huba ładującego w tank bagu. To też jakoś tam ładniej puszczę, no w każdym razie na razie na roboczo. Także taki jest status. Wrzucę może schemat. Jest to bardzo proste, aczkolwiek pamiętamy, jeżeli się na tym nie znamy, to nie grzebiemy, gdyż grzebanie w elektryce może spowodować pożar bądź inne szkody, które są ewidentnie niepożądane. Także dlatego też nie pokazuję dokładnie krok po kroku, jak to tutaj montuję. Pokażę już tylko, że działa, a jeżeli ktoś się na tym zna i ma narzędzia i wiedzę przede wszystkim, no to jak najbardziej można grzebać. Jeżeli nie, gorąco nie polecam, bo trochę szkoda motocykla. Także no, wracam z kolejną aktualizacją. Rozgrzebywanie elektryki KTM, dzień miliard. Dobra, więc tak, status wygląda tak, że tu już jest porobione, tu jest puszczone takim jąknym oto peszlu. Mamy puszczony cały kabel, ale zmieniła mi się koncepcja. W każdym razie status jest taki, że tu mam już zrobione gniazdo, już mam wszystkie kable popodpinane. Tutaj no to jeszcze trzeba jakoś ładnie ułożyć, żeby to tak nie wyglądało. To, no, to wygląda źle, ale to jeszcze sobie poukładam na spokojnie. W każdym razie kokpit już jest również zrobiony, także mam gniazdo USB A oraz C z włącznikiem i woltomierzem. Tu mam puszczone oryginalne 12 V. Tutaj mam włącznik do świateł. Tu mam włącznik do tego złącza na prostowy. No i tutaj wygląda to w ten sposób. Tak, w zielonym peszlu. Tu jest po prostu pod to ACC i teraz jeden to jest chyba. Muszę sprawdzić. Tak, a pod ACC1 jest podłączone oryginalne gniazdo 12 V.
to jest puszczone do naszej kostki z bezpiecznikami. Nie wiem, czy tutaj to będzie dobrze widać. ACC2 mam tutaj podłączone i daje nam po pierwsze napięcie na grzane manetki oryginalne, a do tego sygnał go, no go dla naszego przekaźnika. No i tak to wygląda. Ze wszystkim się pomieściliśmy. No i tutaj się wyprowadzę. To jest, jak dobrze pamiętam, ECU, więc daleka od niego, nie chcę mu tu przeszkadzać w niczym. Ale puścimy kabelek na... Przepraszam, wierceniu. Trochę sypu zostało. Zostawimy, no mówię, to puścimy właśnie ten kabel do lampek i tutaj sobie wyjdziemy, będzie tak, o tutaj, sterczo. No bo lampki będę montował dopiero, wykańczą, jak założę już plastiki i resztę. A, no i oczywiście już uchwyt na nawigację jest, wygląda w ten sposób. To jest podpięte bezpośrednio do akumulatora. Ale ponieważ tu jest układ elektroniczny, który w traktorku, który mam do koszenia trawy, rozładowuje akumulator przez zimę, to sobie będę, mam możliwość włączenia bądź wyłączenia, tak żeby mnie tutaj nie zabierało prądu. Dobra, a finalnie temat bezpiecznika wygląda w ten sposób. Jest przekaźnik, który dostaje właśnie z tego ACC2 sygnał, że ma się przełączyć, wtedy przez główny bezpiecznik 40 amperów podaje prąd na resztę. Tu mamy 10, 10 i 30. Jeden slot mam wolny z tego względu, że będę jeszcze montował, tylko jeszcze nie mam tego kabla, ale będę montował sobie nawigację i bezpośrednio się zasilał właśnie stąd. Także tu jest puste. 30 amperów to jest, to są światła dodatkowe. 1, 10 to jest przepraszam, jestem jeszcze chory trochę. To jest nasze gniazdo USB razem z voltomierzem. Drugie 10, odwrotnie, to jest to gniazdo, a to jest na wyjście do tank baga. Zaraz również pokażę. No i od spodu wygląda to w ten sposób. Hermetyczna złączka, tutaj jeszcze będę to uszczelniał. Już nie wiem, czy jest sens, bo tutaj jest odpływ. No ale może uszczelnie, żeby też nie było. No i przykręcono na dwie śrubki w ten oto sposób. A złącze tak bardzo wygląda w ten oto sposób. To jest złącze oryginalne Givi. I w środku w tank bagu mam huba. No i to jest tu puszczone na razie tak trochę roboczo, bo też jeszcze nie wiem do końca, jak się tutaj z tym wszystkim pomieszczę. No dobra, to aktualizacja. Kabelek wypuszczony. No tak, tyle ile, no jest to dużo. Pomyślałem, że będę dalej puszczał. No i wyszło na to, że się zmieściłem. Co powiem szczerze, jestem lekko zszokowany, bo robiłem to w różnym stanie psychofizycznym. W sensie nie alkoholowym, ale po prostu chory. Więc no zobaczymy. Podłączam akumulator. I takim oto wysoce zaawansowanym sprzętem my sprawdzę, czy mamy wszędzie napięcie prawidłowe. Dobra, akumulator pi razy drzwi podpięty. Na razie wyłączam zapłon. Kluczyk. Dobra. Jezus Maria. Gówno ożyło. Nawet nie rzuca błędami. Jestem zszokowany. Zobaczmy. No. Coś chyba nie pykło. Się powinno pokazać. No dobra, to szukamy problemu. Dobra, znalazłem. Wielki pan inżynier złączki nie potrafi podłączyć. Także w tym momencie jest w ten sposób. Zapłonik, cyk. I mamy wszystko. No i oczywiście. I nawet nie sieje błędem, co uważam za osobisty sukces.
Także wszystko jest git. No i na koniec, proszę bardzo, lampeczki podłączone, działające. Poszedłem trochę inaczej, chciałem pójść od dołu, ale poszedłem jednak od góry. Także, no i oczywiście uruchamiane tutaj tym niebieskim przyciskiem. Motor, jak widać, już złożone. Także wygląda to w ten sposób. Czyli palimy zapłon. Tu mam woltomierzyk. O, i proszę bardzo, i to jaśniej się zrobiło od razu. Wszystko działa, wszystko sprawdzone. Także czekam tylko na szybę. I to by było na tyle. Dzięki bardzo, to wszystko. Wrzucę jeszcze schemat. Jak to mam tutaj popodłączane, on jest w zasadzie uniwersalny do każdego typu motocykla, można go spokojnie sobie zastosować, no bo jest uniwersalny. Jedyne co, no to oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o montaż w KTM 990, no to jest dosyć specyficzny. W każdym razie dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam na inne moje filmy i do zobaczenia. Cześć!